Witam z tej strony filmowy gracz, a tutaj jest, no co, recenzja serialowa. Recenzja serialowa z miasteczka Twin Peaks. Miasteczko Twin Peaks, 2 sezony, 30 odcinków, intrygi, miłości, kurde, kłamstwa i jeszcze duperele, kudy jakieś tam. Generalnie zajebisty serial, jeden z moich najlepszych. U mnie dziesiątka, no nie, jest na dziesiątce. 10 na 10 normalnie. Jeden z najlepszych seriali z tamtych lat. Lata 90. No, początek 90. lat. Początek 90. No, można tak powiedzieć. Bo tak jest. No i teraz tak. Kyle MacLachlan, zajebisty aktor, można go było zobaczyć, z tego co pamiętam to Flintstonowie, to jest chyba jedyny taki, taki właśnie film, gdzie go kojarzę. Następne, taka zajebista dupa, Lala Flynn Boyle, ona z tego co pamiętam to grała Men in Black, kurde, facetów czerni, dwójkę, no. Kogo tam mieliśmy jeszcze? Dawid Duchowny za Transwestytę, kurde, zajebisty gość, kurde. Zajebisty gość, potrafił, kurde, zagrać. A w czym można było go zobaczyć? No na przykład w genialnym Californication, no, genialny po prostu, genialny serial, zajebisty, jeden z moich najlepszych chyba też. Jest też na przykład taki gościu jak, kurde, no już nie pamiętam, Eric Dare, kurde, on był w Leo, taki badass, kurde, w tym serialu. I jego mogliśmy zobaczyć na przykład w Żołnierze Kosmosu, chyba tak się nazywa ten film. No, więc to jeżeli chodzi o te właśnie takich, więcej takich większych znanych teraz tego. I Dawid Duchowny chyba grał opowieści skrypty chyba. Tales from the Crypt. Chyba tak, no chyba tam grał. Grał tam? No tak, chyba grał, musiał tam grać. No kurde, wtedy pamiętał. No, więc jeżeli chodzi o takich większych gwiazdy w tym właśnie serialu, no to można zobaczyć, jak byli młodzi i zajebiści. No i o czym ten? Może teraz o fabule trochę, bo o gwiazdach już powiedziałem, nie? Troszeczkę. A to już trzecia minuta. Dobra, no to fabuła może troszeczkę. Za wiele tej fabuły tak naprawdę nie chcę zdradzać, bo tam w sumie odcinek na odcinek tam się tyle dzieje, że głowa boli. Chociaż pierwszy sezon to obejrzałem tak. No w jeden dzień przeminęło. 8 odcinków, drugi sezon ma 22 odcinki, no to ten drugi sezon to oglądałem chyba tak przez 3 dni. No i, ale da się obejrzeć, nie, no w sumie się nie da obejrzeć tak w jeden dzień. W 2 dni najwięcej, no najwyżej. Ale jakoś nie miałem czasu albo coś. No, więc jeżeli chodzi o fabułę, no to co ja mogę powiedzieć. Przyjeżdża agent, tam Cooper. Do miasteczka Twin Peaks, ponieważ kurde zamordowano tam pewną dziewczynę, Laurę Palmer, tak? No i co? No i po pewnym czasie kurde okazuje się, że ona tak naprawdę sama tego chciała. O, dobra, już nie będę spoilerował tutaj ogólnie tak. No to co, no jak można to powiedzieć, kurde, jak spoileruje.
Jest taki serial stary, no to w sumie można trochę coś powiedzieć. Bo już dosyć stary, no. To były pierwsze 90 lat. No. Na początek, początek. Na 90. Kurwa. Bum. No ale co? No co mogę powiedzieć? No dobra, no. Przyjeżdża ten Cooper do tego miasteczka. Odnajduje osobę tą martwą. Po pewnym czasie, kurde, okazuje się, że jeszcze niedokończona sprawa. Więc jeszcze musi zostać tam na trochę więcej. Potem jeszcze go skazują. Bo coś nie tak zrobił dokładnie. Dobra, no to możemy zrobić tak, że po prostu, nie wiem, że będzie jakaś tam część bez spoilerów, a drugą część taką z spoilerami. No, spoilerami. Ja pierdolę, nie mogę się usłowić. No dobra, no. Mało co powiedziałem, kurde, tak naprawdę. Ale zobaczymy. Kurde, no chciałbym coś powiedzieć na ten temat, ale mam dużo tego ciekawostek na ten temat, ale kurde. Dobra, najwyżej zrobi się drugą część tego. Jeszcze przed 21 maja. Postaram się przynajmniej. Bo jak obiecuję, to chuja nie dotrzymuję i jakoś tak głupie trochę. Teraz ostatnio byłem jeszcze na tym. No, na polskim nowym filmie Wyklęty. Zajebisty film. Jeden, no tam był teraz troszeczkę taki, ale dobry, dobry film. Widziałem się z reżyserem tego filmu. Zajebiście było. Teraz jutro będzie Obcy. Prapremiera. Więc będzie dobrze. Będzie w miarę stało. I kolejne recenzje mnie czekają do zrobienia. A ja kurde jeszcze nieogarnięty. I tyle mam tego, że masakra. No dobra, no. 8 minuta. Mało co powiedziałem. No co, no o aktorach powiedziałem. Fabułę no to troszeczkę powiedziałem, że chodzi głównie o właśnie tą kobietę. Laurę Palmer. Miała siostrę. A właściwie tak naprawdę. Dobra, no powiedzmy, miała siostrę. I wyglądały tak samo tak naprawdę. Medi się nazywała, z tego co pamiętam. I po prostu była zakochana. Dwóch chłopaków, no tak naprawdę. Do jednego chodziła, do drugiego kurde taki jakiś nie. Maczu. Ale świetny film. Obsada też bardzo świetna. Może muzyka, właśnie, Angelo, kurde, no. Pokazał swoje umiejętności. Świetna muzyka, to właśnie można przyznać. No, zapomniałem o tym właśnie, o tym najważniejszym, bo muzyka jest najważniejsza w filmie. Fabuła i gwiazdy. No, Angelo. Miała to. W ogóle kto w ogóle to wynalazł? Znaczy wynalazł, kurde, co ja popierdzielę teraz, głupoty. Chodzi, czym się oni tak zachwycali? Znaczy no, skąd ten pomysł na ten serial właściwie był? Bo, no naprawdę, kurde, jak się ogląda tak odcinek za odcinkiem, to kurde,
Mózg rozjebany. Ale dobra. 10 na 10, zajebisty serial. To mogę wam polecić, świetny. Gwiazdorska obsada, to jest bardzo zajebista. No to powiem. No właśnie tym. Dobra, 10 minuta, no to już pewno skończymy to. Trzymajcie się i do następnego. Pewnie zaraz zrobię, no ale zobaczymy.